Witajcie kochani! Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w łatwy sposób wykonać bransoletkę z makramy. Do przygotowania bransoletki potrzebować będziemy biały sznurek, klej do biżuterii lub klej magik, taśmę klejącą, koraliki, nożyczki. Następnie ucinamy dwa kawałki sznurka o długości 90 cm, 25 cm. Mocujemy krótki sznurek za pomocą taśmy. Długi sznurek przeplatamy przez krótszy. Uzyskując pierwszy splot. Następnie użyjemy podstawowego splotu prostego makramy. Przekładamy nitkę prawą nad dwoma nitkami, a lewą pod spodem. Zaciskamy. Kolejno odwracamy i zaczynamy od lewej strony nad dwoma, prawą pod spodem. Powtarzamy kolejno, raz z prawej, raz z lewej strony. Osiem razy. Zakładamy koralik lub ozdobną broszkę. Dokańczamy ściek o kolejne 8 podwójnych splotów. Zalotkę zakończamy supełkiem. Przycinamy. Odklejamy klejem. Sznurki w bransoletce wyrównujemy na taką samą długość. Na końcach zawiązujemy supełki. Zapięcie przesuwne wykonujemy z trzech dodatkowych splotów. I w drugą stronę.
zakończamy. Odcinamy końce. Odklejamy klej. Konsoletka jest już gotowa. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne filmiki.